rozpoczynamy wielkie święto roku, truskawka. W tym roku bardzo się dużo zmieniło. Co się zmieniło? Przede wszystkim lokalizacja, mianowicie przenieśliśmy się z Parku Centralnego tutaj do małej sali Bolka, która została jakiś czas temu odrestaurowana, więc teraz możemy się pochwalić zdecydowanie lepszą akustyką, co też wpływa na jakość odbioru publiczności, przez publiczność. Co się zmieniło również? Zmieniła się formuła, mianowicie kiedy my pracowaliśmy wszyscy w Parku Centralnym, mieliśmy do czynienia z jednodniową imprezą, teraz jakby nie patrzeć, spektrum się poszerzyło i dysponujemy 3 dniami w zamkniętym pomieszczeniu, co przełożyło się też na większą ilość zespołów, tak, konkursowo. Powiedzmy, mamy 6 kapel, jednakże headlinerów mamy aż 3. Pierwszego dnia People of the Haze z Wrocławia, drugiego Hańba, no i klasyk już, legenda Deserter. Dodatkowo doszły również warsztaty. Artur Rawicz z TGMPL zaszczycił nas swoją obecnością i przeprowadza warsztaty dotyczące fotografii, relacji koncertowej. Dodatkowo jeszcze jutro fani bardzo nietypowych, dziwnych rzeczy będą mieli okazję stworzyć swoje własne koszulki związane z festiwalem Truskawki przez Sitodruk, którego będą się jutro uczyć. Mówiłeś też, że przez 2 dni będziemy poznawać zespoły konkursowe. To jest też formuła, która zawsze była wpisana w Truskawkę. Kiedy poznamy zwycięzców, to należy do jurorów? Jurorami jest Adam Adamski, człowiek, który ogarniał przez większość swojego życia koncerty. Takich kapel jak Napalm Death, Vader, Madballs i Coffee Toll na przykład, czyli tam hardkorowa scena nowojorska. Jest Bart Rojewski, bardzo ciekawa postać, mianowicie człowiek, który obecnie dzisiaj prywatnie jest doradcą klienta w salonie Empik, a kiedyś jedna z największych, w moim odczuciu oczywiście też, gwiazd muzyki metalowej polskiej, bo to jest perkusista zespołu Sira, który już w latach 90. wydawał jako jedna z pierwszych kapel w Polsce kasety na przykład w Korei Południowej, co dzisiaj jest totalnie egzotycznym klimatem. Mało która kapela może się tym poszczycić dzisiaj w XXI wieku. Jest również Jacek Jaroszewski, człowiek, który zarówno zajmuje się realizacją dźwięku w DOKU, czyli w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, jak i też wszelkimi formami koncertowymi i jest również byłym członkiem zespołu Kara Śmierci, który gdzieś pojawiał się w Jarocinie chyba w 82 roku, z tego co pamiętam. Co do rozwiązania całej sprawy konkursowej, mamy w tym roku wyjątkowo do czynienia z 2 dniami konkursowymi, bo zazwyczaj się to odbywało gdzieś przez jeden dzień. Wyniki poznamy między koncertami headlinerów, czyli Hańby i Desertera, wtedy Jury się naradzi i poznamy zwycięzcę, który zgarnie 2000 zł. Ty sam też występowałeś wcześniej w zespole, który zgarnął kasę i wygrał Truskawkę. Jak teraz twoje odczucia zupełnie z innej strony? Tak, 2 lata temu z Demia Doberman Live Band sięgnęliśmy po zwycięstwo i byliśmy w totalnym szoku, że zespół hip-hopowy zdobywa nagrodę na takim feście. To było mega fajne uczucie. Zresztą pozdrawiam wszystkich chłopaków, jak to oglądają, pewnie będą się ze mnie śmiać. Wiesz co, organizacyjnie uczestniczyć w takim wydarzeniu jest, myślę, bardzo fajnie, to jest inne doświadczenie, tak? To nie jest moment, kiedy wychodzisz na scenę, masz powiedzmy pół godziny dla siebie i musisz rozbawić publiczność. Tutaj aktywność wzrasta blisko 200-krotnie, bo cały czas jest interakcja z ludźmi na backstage'u, zespołami, trzeba prowadzić cały czas rozmowy, dowiadywać się czegoś fajnego, zabawić publiczność, dodatkowo nawet pomagać organizacyjnie, więc doświadczenie mega i co warto zaznaczyć, ten festiwal naprawdę robi wrażenie od takiej strony zarówno organizacyjnej, jak i od strony konsumenckiej. Uważam, że jest jedną z najciekawszych pozycji w tej chwili na Dolnym Śląsku, no i najstarszych. Czego życzyłbyś tym zespołom, które zdecydowały się wystąpić na scenie? Czego bym życzył? Życzyłbym im powodzenia, żeby się nie spinali niepotrzebnie, bo niektórzy zawsze wyczuwają tę dozę adrenaliny, która powoduje, że się spinają i te występy wychodzą różnie, każdy to przechodził. Życzę im tego, żeby czuli się na totalnym luzie, żeby przekazywali to, co chcą przekazać swoją muzyką i czerpali z tego naprawdę ogromną radość, bo w końcu to tworzy muzykę. W ostatni dzień również dzieje się bardzo dużo różnych rzeczy, tym razem muzycznie, ale od strony filmowej.
Dokładnie, zgadza się. Będzie jedyny muzyczny akcent tego wieczoru to zespół Tropy. Druga sprawa, będziemy mieć do czynienia również ze sceną filmową. Będą dwa filmy dokumentalne, muzyczne, więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć coś ciekawego z zupełnie innej strony, warto się pojawić. Kolejna rzecz to będzie zwieńczenie rzeczonego przeze mnie wcześniej Artura Rawicza, dokładnie jego warsztatów, które prowadził, bo trzeci dzień będzie tym finalnym, to będzie wykończenie całych warsztatów i tej garstki szczęściarzy, której się to udało. Dlaczego warto tu być? Bo mogą przyjść w bezpiecznych warunkach, pobawić się z całą rodziną w zasadzie, bo mamy tutaj zarówno dzieci, jak i osoby starsze, osoby w młodym wieku, nastoletnim, mogą posłuchać kawał dobrej muzyki, pobawić się, wspólnie spędzić ze sobą czas, nie siedzieć przed kompami, tylko ruszyć się i uczestniczyć w fajnym wydarzeniu.